No to witajcie, cudowni patroni. Grupa patronów to dzięki Wam, szybko się rozwijamy, także dzięki i dlatego też dużo wartości dzisiaj. Praktyczne przypadki, a właściwie to przypadek Irka, niesamowita historia człowieka, który zmienił całkowite życie i czujemy się zaszczyceni, że jednym z tych elementów, jednym z puzli w jego życiu, które sprawiły zmianę, było i jest zdrowe niejedzenie. Dlatego zbieramy się oczywiście na żywo. Wiemy, że jesteście szybcy, szybcy, szybcy. Za chwilę połączymy się z Irkiem. Witamy Justynę, Renatę. Dzisiaj dzień niesamowity, bo wiemy, że stworzyła się już niesamowita grupa, która inspiruje siebie nawzajem. My was, wy nas, wy innych. Irek jest taką osobą, która pod naszym wpływem częściowo, opowiem wam historię, bo to jest niesamowita historia, która nie jest łatwa. Tutaj nie będzie łatwych rozwiązań, ale doprowadziła do długoterminowego sukcesu, nie tylko zmiany w fizyczności, ale zmiany w mentalności. Wiemy to po sobie. Musi iść zawsze zmiana mentalna, a jeden krok, nawet nie wiesz kiedy, jedno słowo wypowiedziane przez obcą osobę może zmienić twoje życie. Tak, i no to jest historia bardzo ciekawa, inspirująca, zresztą ją usłyszycie. No i to jest tylko potwierdzenie, że nie ma łatwych sposobów na poradzenie sobie z kłopotami, na poradzenie sobie z nadwagą, na poradzenie sobie z chorobami metabolicznymi. Nie ma. Jeżeli ktoś obiecuje wam 6 miesięcy cudów i potem umywa ręce, to nie ma tak. Czasami to wymaga 3 lata, czasami to wymaga 4 lata, a czasami oczywiście to trwa krócej. Ale pewne jest to, że w trakcie tych zmian, jeżeli chodzi o masę ciała, choroby metaboliczne, nie wyobrażamy sobie, żeby nie używać tych narzędzi niesamowitych, którymi są zdrowe niejedzenie 16 na 8 i zdrowe niejedzenie keto. Naszą misją jest nie tylko odwracanie cukrzycy, ale znaleźliśmy swoją misję na ziemi. To można powiedzieć. Po prostu wiemy, że choroby metaboliczne, większość z nich jest odwracalna, cukrzyca jest odwracalna, mamy już namacalne dowody wdrażania swoich standardów i mamy efekty konkretnych zmian życia. Dodatkowo otyłość, którą tak większość z nas na którymś etapie życia walczy, jest chorobą hormonalną, nie jest chorobą związaną z kaloriami. Otyłość to destabilizacja hormonów, greliny, leptyny, nakręcona przez ciągłe jedzenie wysokoglikemicznych posiłków. Wkręceni zostaliśmy w jedzenie, my was od tego jedzenia odkręcamy, pod naszą opieką zmieniacie swoje życia i relacje do jedzenia. A przede wszystkim otyłość i choroby metaboliczne to nie jest wasza wina. To nie jest wasza wina. Mimo tego, że wielu by tak chciało. I nie dajcie sobie wmówić, że to jest tylko dlatego, że więcej jecie i mało się ruszacie. Nie, to nieprawda. Zdecydowanie badania naukowe totalnie nie potwierdzają tego, wręcz zaprzeczają w 100%. Sposób na schudnięcie, jedz mniej, ruszaj się więcej, to zamierzchła wiedza, która sprawia, że układ hormonalny rozregulowuje się jeszcze bardziej. Ale spokojnie, spokojnie, jesteśmy tu po to, żeby wyedukować was w tych narzędziach, które my znamy bardzo dobrze i używać ich będziecie właśnie w życiu po to, żeby leczyć choroby metaboliczne i tyle. Kluczem jest insulina. Powtarzamy to co jakiś czas, cały czas praktycznie. Insulina, jeżeli nie weźmiemy za kontrolę insuliny, nigdy nam się nie uda schudnąć i wyzdrowieć metabolicznie. A dlaczego IF działa? Dlaczego głodówki działają? Bo są wpisane w ewolucyjny, w naturalny tok życia naszego organizmu, który był zawsze i jest do tej pory stworzony, przygotowany na to, że masz jedzenie, za chwilę go nie masz, regenerujesz się. Po 3-dniowej głodówce czuję się niesamowicie zregenerowany dzisiaj, tak samo jak wielu z was, którzy pisali przed chwilą na live'ie. Chcę powiedzieć, że naszą wizją jest, aby każdy lekarz dowiedział się o tym, co mówimy, żeby zmienić systemowo świat, mimo że niektórzy się jeszcze troszeczkę boją tej wiedzy, nie mają czasu, może nie mają przekonania, ale warto uprawiać medycynę w ten sposób, żeby racjonalnie zmieniać życia pacjentom, a nie tylko dostrzykiwać im insuliny, dodawać im kolejnych leków. To nie leczy. Tak. Irku, próbuj tam klikać, Irku, bo my tu też spróbujemy. Jest. O, jest Irek, Ireneusz. Approve. Świetnie, ale już nie możemy się doczekać, Irku, ciebie. Słuchajcie. Dobra.
Słuchaj, zasiądźcie wygodnie. Czekamy, czekamy. Brawa dla Ilka, który jest niesamowicie inspirującym człowiekiem. Nas też zainspirował. Wczoraj rozmawialiśmy długo, bo chcieliśmy się poznać jeszcze bardziej. Zresztą na warsztatach się też Tak, widzieliśmy. Irek jest wygadany, ale będziemy ciągnąć go za język, ponieważ my live'y mamy w jednym paluszku. Jakby kortyzolu nam to. O, cześć, Irek! Witam, witam. Cześć, Irku. Musimy telefon. Dobra, A, dobra, wyłączamy mikrofon. czekajcie. Halo, halo. No, halo, halo, witam wszystkich serdecznie. Dobra. Cześć Irek, fajnie, że jesteś. Już cię troszkę pokrótce wprowadziliśmy. My mieliśmy wczoraj, słuchajcie, do wszystkich mówimy wczoraj sympatyczną rozmowę, dlatego mniej więcej wiemy, o czym będziemy rozmawiać. To jest niesamowita historia, ale powiem ci, Irku, że my tak dzisiaj sobie to przegadaliśmy i mówimy, że ty jesteś generalnie, stwierdziliśmy, gadułą, więc nie. Za dużo nie będziemy tobie przerywać po prostu, bo ta historia była tak ciekawa, że po prostu powiedz wszystkim cudownym patronom po prostu, jak to się zaczęło, od kiedy te problemy się zaczęły, od kiedy w ogóle uświadomiłeś sobie, że warto powalczyć o dłuższe, zdrowsze życie, na którym etapie pojawili się bracia rodzeń i dlaczego my. Okej, no to witam wszystkich serdecznie. Przede wszystkim chciałbym Wam powiedzieć, że to wszystko zaczęło się w maju, rok temu, czyli w 2019 roku. Jednego dnia po prostu mam małego pieska, z którym codziennie wychodzę sobie na spacerek, wiadomo. No i zaczęła się po prostu normalna procedura rano. Ubierałem się, skarpetki. Oczywiście, żeby ubrać skarpetki, to po prostu musiałem zrobić niesamowity wdech powietrza, zatrzymać je, żeby naciągnąć te skarpetki na stopy. No i przy drugiej skarpetce już to tak długo trwało, że wstając po prostu zakręciło mi się w głowie, przywaliłem w szafę. Oczywiście nie groźnie, nic nie było. Ale to był taki pierwszy impuls do tego, że jednak coś jest nie tak, bo ciągle sobie uświadamiałem, że sobie nie jest tak źle. Na studiach byłem w miarę szczupły, przed studiami w ogóle śmiali się ludzie ze mnie, że jak wiatr zawieje, to mnie w dwóch miejscach może złamać. No i to było taki impuls, że naprawdę jest, kurczę, naprawdę jest źle. Oczywiście ja wcześniej coś próbowałem robić. Próbowałem też biegać. Oczywiście to bieganie mi nie wychodziło, byłem zbyt już ciężki. Już ważyłem 137 kilo. No to było po prostu ciężkie, więc truchtałem sobie. No ale tym truchtaniem po 3 miesiącach załatwiłem sobie ścięgna Achillesa przy pięcie. Ból był niesamowity, tak że po prostu rano jak schodziłem z psem, to nim się rozgrzałem, to musiałem się trzymać barierki. No po prostu nie byłem w stanie po prostu zejść o własnych siłach. Irku, a No przepraszam, i przejdę tobie w trakcie aktywności fizycznej, bo ty generalnie wczoraj nam powiedziałeś, że byłeś bardzo aktywny. Generalnie jako tak, sposób słuchajcie, przewinięcia ja wybrałeś teraz aktywność. to był ten impuls do zmiany, ale nim doszedłem do tej wagi 137 kg, ja generalnie ważyłem około 120 kg, do 120 kg tak doszedłem. I to był taki okres, gdzie postanowiłem, bo to była już ciężka waga, wszyscy mówili, słuchaj, bo to się skończy operacją żołądka, będziesz miał naprawdę ciężko, cukrzyca, nadciśnienie, dużo problemów. Więc postanowiłem pójść do pomocy do specjalisty. Poszedłem sobie do specjalisty, to jest taka sieciówka jak Natural House. No i tam pani wykształcona po studiach odpowiednich, oczywiście zaczęliśmy rozmawiać, co jem, jak jem. Ona oczywiście stwierdziła, że to są zbyt duże posiłki, zbyt rzadko, że organizm się przełącza na kumulację tego posiłku i zaczyna po prostu tyć. No i oczywiście poleciła mi to, co zresztą mówicie, czyli 5 posiłków, ewentualnie jak wstaję bardzo wcześnie i późno kładę, żeby tutaj były 2-3 godziny, w takich przerwach sobie jeść. No i tak też robiłem. Były jakieś tam zastępcze batoniki Fit, które miały zastąpić czekoladę. To też między posiłkami sobie to wszystko uzupełniałem. Oczywiście były soki naturalne, tam no, dobrej jakości ze sklepu, to oczywiście też wtedy nie wiedziałem, że to jest tak naprawdę sam cukier. No i słuchajcie, przez 3 miesiące do Natur House, jak chodziłem, to schudłem tam do 113 kilo. No, efekt był niesamowity. Świetnie było. Oczywiście to polegało na tym, że dostawałem takie pigułeczki z płynem i po prostu moje łaknienie niesamowicie spadło. I ta waga faktycznie, co 2 tygodnie chodziłem na konsultacje i ta waga cały czas pasek, to była po prostu taka euforia. Wszyscy się cieszyli w rodzinie, że no tak mi to wszystko fajnie idzie. Ale po tych 3 miesiącach już miałem trochę tego dosyć. Mówię, kurczę, już tyle schudłem, to przestanę, bo też wydawałem miesięcznie co najmniej tam około, wychodziło, nie wiem, 400-800 zł w tych granicach, więc też trochę pieniążków na to poszło. No i przestałem. No i około 1,5 roku po tym wszystkim, jak zaczynałem od 122, zszedłem do 113, skończyło się na tym 137 kg. Ale Irku, jeszcze w międzyczasie, okej. Okay. jak zacząłem już, rzuciłem ten Natural House, zacząłem z powrotem już tyć, to postanowiłem, że ta moja aktywność będzie jeszcze większa. Ja zawsze dużo pływałem, chodziłem na basen i słuchajcie,
ja w pewnym momencie zawsze jeździłem samochodem. Mieszkam w Zielonej Górze i ode mnie na basen jest około 4 km w jedną stronę. Postanowiłem, że już samochodem jeździć nie będę, będę chodził na pieszo, ale to robiłem po prostu z przymusu, żeby tylko schudnąć. To nie była aktywność, która była dla mnie z jakąś przyjemnością. Po prostu szedłem na basen, zima, lato, szedłem ten basen, pływałem przez godzinę kraulem, też się nauczyłem pływać, chciałem po prostu nie tylko żabką, bo wcześniej tak pływałem sobie na plecach, na żabką, ale chciałem po prostu zasięgnąć rady i płynąć kraulem, bo nigdy mi to nie wychodziło, po prostu wszystko mnie piekło, nie byłem w stanie 100 metrów przepłynąć. No ale oczywiście po 3 miesiącach chodzenia po prostu do trenera nauczyłem się pływać tak, że w przeciągu godziny byłem w stanie 2,5 km kraulem przepłynąć. No i tak sobie pływałem 3 razy w tygodniu, chodząc 4 km na basen, pływając przez godzinę, 4 km wracając, więc w sumie 3 godziny takiej ostrej aktywności. No i oczywiście starałem się nie jeść po tym basenie, żeby po prostu wieczorem po prostu nie przyjmować. I to tak zrobiłem w przeciągu od piątku do poniedziałku. No ale przychodzi weekend, no to ja jestem maniakiem, kinomaniakiem. Po prostu uwielbiam filmy, jakieś seriale, Netflixa, no zwłaszcza Netflixa. To sobie po prostu mówię, kurczę, no zrekompensuję sobie tam ten cały trud, wysiłek, po prostu będę sobie teraz oglądał. No i kończyło się tym, że nieświadomie po prostu połykałem niesamowite ilości jedzenia. To były jakieś KFC, to były kebaby, to były pizze, to było po prostu takie jedzenie odgrzewane, jakieś nawet pierogi kupowane w markecie tam na kilogramy czy krokiety, naleśników dużo, no wszystko to było związane z mąką. No i kończyło się też tym, że ja po prostu w nocy potrafiłem się obudzić, miałem taki wilczy apetyt, po prostu nawet nie zakładając, po omacku szedłem do lodówki, to żona naprawdę się zastanawiała, czy tam kurczę jakieś kłódki albo szyfru nie zrobić i to w rodzinie mi wszyscy tak odpowiadali, bo może tobie trzeba fizycznie ograniczyć dostęp do jedzenia, bo ty nie jesteś w stanie się powstrzymać przed tym. Oczywiście, to twoja wina. I słuchajcie, dostałem po prostu takich rozstępów na skórze, teraz tu może tego tak nie widać na tych zdjęciach, ale to aż były takie czerwone, takie rozstępy szerokie, to mnie tak po prostu piekło, tutaj pod pachami, tutaj na brzuchu, bo to było no, Jirku, bardzo nieprzyjemne. Przepraszam, musimy ci przerwać, bo wiesz od czego te rozstępy się wzięły, bo też powiemy patronom. Te rozstępy, słuchaj, najczęściej biorą się z tego, że wysoka insulina, znaczy wysoki kortyzol, słuchaj, insulina i to jest steryt, a steryt w konsekwencji powoduje właśnie te charakterystyczne rozstępy. To jest niesamowite, nie? No to wam właśnie powiem, jeszcze nie wiedziałem, bo to było naprawdę, to były no, na kilka milimetrowe takie rozstępy, to aż byłem przerażony i to mnie piekło, mówię, że kurczę, skórę mi rozrywał, mówię, że tak szybko tyje, że ta skóra po prostu nie wytrzymuje. No i tak to wyglądało, no. Tego ruchu było bardzo dużo, starałem się jeść mniej, przez weekendy oglądałem tą telewizję, no i nic z tego nie wychodziło. Aż doszłem do tego punktu, do tego maja, rok temu, gdzie nagle ta waga, po prostu wtedy też wszedłem sobie na wagę, zobaczyłem, że to jest 137 kg i mówię, kurczę, trzeba coś zmienić. No tylko jak? No, próbowałem dietetyków, nic się nie sprawdza, sport się nie sprawdza, chodzenie na basen, pływanie też się nie sprawdza. I wiecie co, nagle taki kolega udostępnił z pracy po prostu link o Fryderyku Karzełku, to jest facet, który po prostu mówi o takim pozytywnym podejściu do życia, przede wszystkim nakłania do wyjścia ze strefy komfortu. Jak ja zacząłem go tak słuchać, mówię, no, fajnie to się mówi, no ale jak ja mam to zrobić? Przecież próbowałem. I on taki, mają taki klub na Facebooku, on się nazywa Klub 555, czyli o 5:55 on łączy transmisję i mówi o wielu fajnych jakichś tam książkach, bardzo pozytywnych ludziach, o samych pozytywach generalnie. Unika jakichś stresu, negatywów, mówi o tym, że po prostu nie oceniać ludzi, unikać ludzi toksycznych, czyli ktoś naprawdę jest trudnym człowiekiem, starać się go unikać. I teraz ja sobie dopiero uświadomiłem, co się wtedy ze mną działo. Ja wyobraźcie sobie, jak byłem już tak gruby, to generalnie unikałem ludzi. Zacząłem po prostu żonie zawsze robić wymówki, jak szliśmy na Sylwestra, a co będziemy szli, zostajmy w domu, nie będziemy wydawać pieniędzy, a tak naprawdę to chodziło tylko o to, że po prostu bałem się opinii, bo wiedziałem już jak wyglądam, jak ludzie będą na mnie reagować. Też no, niekomfortowo się czułem, no kurczę, jeden taniec, zlany potem, ciągle po prostu czułem po prostu no, taką słabość. Dużo stresu, naprawdę, ten stres budził we mnie tyle negatywnej energii, że ciągle z żoną się kłóciłem. Do tego momentu, że nawet nie chciałem z żoną w ogóle już nigdzie wychodzić. Nawet dochodziło, że jej zabraniałem z koleżankami wyjść i byłem, zacząłem się robić cholernie zazdrosny. Doszło do takiego momentu, że praktycznie żona naprawdę ten związek trzeba skończyć. Znośny po prostu osobnikiem. Pracy tak samo, no mam taką pracę, no, dużo się dzieje, dużo decyzji, każdy dzień jest inny. I mam dużo kontaktów z ludźmi, tak? Poprzez maile, poprzez bezpośrednie spotkania, koordynowanie wielu działań. No i też za każdym razem po prostu miałem taką postawę, że ja mam
i bez zastanowienia w ogóle, czy ma rację, czy nie ma. I te emocje cały czas we mnie narastały. I słuchajcie, przełom był właśnie ten Fryderyk Karzełek, przede wszystkim mówił o tym, że te emocje trzeba ograniczyć. I skąd one się biorą? No mówi przede wszystkim telewizja. No i to jest fajny, tak, fajny punkt, ponieważ postanowiłem przestać oglądać telewizję i na YouTubie czy na Facebooku jakieś tam wypadki, wiadomości, człowieka to interesowało, ale cały czas ładowałem się tymi negatywnymi emocjami, jak on to zawsze mówi, że w pewnym momencie to bardzo przypadkowo na różnych ludziach można się wyładować, przechodzi do... W tym momencie człowiek wybucha. Później się zastanawia, jak to się stało, że tak wybuchłem, tak? Przecież to nawet błaha kłótnia, byle co, a po prostu zareagowałem taką złością, gdzie no, nie wiadomo, jakby to się stało. No i zaczęło się właśnie to, że przestałem oglądać telewizję, no ale co z tym czasem zrobić? Jak okazało się, że tego czasu mam dużo. No i wyjście ze strefy komfortu. Mówi, znaleźć sobie jakąś pasję, coś dla siebie. Mówi w ogóle o takich heksagonie szczęścia, czyli o różnych aspektach życia. Tak samo jak pieniądze, jak praca, jak zdrowie, jak samorozwój i czas dla siebie, że te wszystkie aspekty są bardzo ważne. One wszystkie muszą być w równowadze. No i postanowiłem coś zmienić. On mówił też dużo o medytacji, o tym, żeby znaleźć sposób na siebie, żeby się wyciszyć, znaleźć takie po prostu 5 minut, to się tu zrobi, ale godzinę, 2 godziny codziennie. Każdy ma na to inne sposoby. Ja po prostu na to znalazłem spacery z psem. No mam pieska, psu też to wyszło, bo naprawdę świetnie wygląda i ma dobrą kondycję, a pomimo wszystko ja. Dokładnie. I zacząłem sobie spacery od godziny czasu. Rano wstawałem powiedzmy tam tak, żebym na 8 mógł się wyrobić, to godzinę spaceru. Z czasem zacząłem te spacery wydłużać do 1,5 godziny. Obecnie. Następnie po pracy tak samo, dodatkowe spacery. Nie oglądałem, nie miałem co z tym czasem zrobić. No wiadomo, mamy też tego, troszkę inne też podejście do więcej tego czasu. No i zaczęły się spacery. No i z tych 107 kilo zszedłem do około 130, bo też spacery bardzo mnie wyciszyły. Zauważyłem, że kontakt z ludźmi w pracy przede wszystkim i ludzie zauważyli, że stałem się taki spokojniejszy. W pracy nawiązywanie kontaktów czy jakiekolwiek rozmowy o jakichś tam biznesowych tematach, też ludzie jak widzieli, że ja podchodzę po prostu, chcę z nimi rozmawiać, chcę po prostu wypracować kompromis, też zaczęli się w stosunku do mnie inaczej zachowywać. Zawsze mówiłem, że kurczę, on jest dla mnie złośliwy, albo mnie nie lubi, albo coś. Ciągle widziałem jakieś takie negatywy, że każdy, że ja jestem fajny, ale wszyscy są NOK i dla mnie są po prostu złośliwi. Jak ja byłem po prostu negatywny, to oni tak samo odreagowali. Ale jak ja nagle zacząłem się uśmiechać, zacząłem po prostu spokojnie podchodzić, nagle się wszystko zmieniło. Świat dookoła się zmienił. No i to było coś niesamowitego, że same spacery, jeszcze nic, o żadnej diecie, jak w ogóle podejść, ale już byłem spokojny wewnętrznie. Co by pomyślałeś? Skąd to się wzięło? Że znałeś ten mechanizm kortyzolu, czy po prostu... Nie. Jaka była twoja interpretacja? Ja nawet nie wiedziałem, co to jest kortyzol. To jest, wiedziałem, że to coś w organizmie, jakieś płyny, coś gdzieś, ale ja w ogóle nie miałem pojęcia o tym, co teraz wiem, co ten wykład ostatni w Wieleniu właśnie o kortyzolu, to co mówiliście. Zacząłem sobie uświadamiać, jak to, kurczę, mogło wpłynąć na to, że nagle, pomimo tych nawyków za bardzo nie zmieniłem, ale co się zmieniło? Zmieniło się mój taki spokój wewnętrzny, ja przestałem się stresować, tego stresu było dużo, dużo, dużo mniej. Ja się czułem po prostu psychicznie lepiej, aczkolwiek dalej byłem gruby, dalej było mi ciężko. Aczkolwiek sobie chodziłem, spacerowałem, no i tak powolutku doszedłem do takiego punktu, że postanowiłem coś jeszcze zrobić, zapisać się na siłownię, no ale ktoś mi tam polecił, słuchaj, jak pójdziesz na siłownię, a nigdy nie ćwiczyłem i trener personalny bardzo fajną rzecz powiedział, słuchaj, chcesz ćwiczyć, trening siłowy, wolne ciężary, fundamenty tego wszystkiego, no i przede wszystkim technika, dopiero później ciężar. No i bardzo fajnie mnie to wszystko wprowadził, przez 3 miesiące z nim razem trenowałem, bardzo dużo mnie nauczył techniki, do tej pory trenuję, aczkolwiek to był przełom sierpień, wrzesień, październik do grudnia trenowaliśmy, później przestałem z nim treningi robić, troszkę motywacji zabrakło, później ten cały COVID, także do kwietnia praktycznie nic nie robiłem. Jedno takie zdjęcie, co tam widzicie, tam jest 128, czyli przy tym trenerze akurat schudłem do 125 kilo z tych 30, jak doszedłem. I jak przestałem trenować, ale już jadłem to, co mi trener powiedział. Czyli tam no, były ryż, kasza, 5-6 posiłków tego było, były batoniki fit energetyczne, takie wysokoenergetyczne po prostu po treningu, banany do tego, żeby jak najwięcej tych owoców. No i generalnie z powrotem przytyłem do 128 kilo, czyli zszedłem do 125, fajnie, ale znowu 128. I te zdjęcie, co widzicie, co już stoję frontem, no to jest kwiecień, 20 kwiecień. No i
I wtedy było coś jeszcze niesamowitego. Ja was tylko widziałem odnośnie, bo mój kolega dobry jeszcze, z którym chodziłem, zresztą znacie Krzysia. Tak. Zresztą pozdrawiam Krzysia, jak będzie miał kiedyś okazję zobaczyć. Pozdrawiamy też. Tak. No i Krzysiu udostępnił was film i widziałem właśnie lekarze dla przedszkolaków. Mówiliście coś o insulinoodporności. Ja to kojarzyłem, że to jest chyba jakiś program dla rodziców, coś o dzieciach generalnie. Jakieś fajne wykresy. No fajnie mówiliście, ale mówię, no dobra, no okej. No i wtedy po prostu na YouTubie jeszcze znalazłem odnośnie postów wodnych, czyli głodówek. No i postanowiłem sobie coś takiego zrobić. No ale jak się wczytałem, tam dużo jest na YouTubie, dużo YouTuberów, którzy o tym mówią. Wybrałem taką osobę, która tak w miarę sensownie i fajnie o tym opowiada. No i powiedział, że faktycznie, żeby do tego wejścia się przygotować, jakieś badania zrobić. No ja badań nie zrobiłem, mówię, a czuję się całkiem nieźle, to trochę nieodpowiedzialnie tego podszedłem, bo żadnych badań sobie nie zrobiłem. Aczkolwiek wiem, że nic mi się nie stało z tego względu, że jak dużo biegałem, znaczy biegałem, chodziłem na basen, to żelazo i wapń. Bardzo dużo tego zażywałem ze względu na to, że wysiłek, jakieś tam elektrolity przyjmowałem, więc coś tam mi się uzupełniało, więc nie było jakoś tak pod tym względem źle. No i tak powolutku zacząłem sobie tam coś robić, trenować i jakoś no i tak dobra, dalej. Powiedz teraz kolejny taki przełom, co sprawiło, że wszedłeś w to zdrowe niejedzenie? Bo już tego wszystko, chodzi o ten post, tak? I słuchajcie, postanowiłem przez 4 dni. Oczywiście, na początku było 10, byłem bardzo ambitny. Przez 10 dni nic nie będę tylko jadł, znaczy będę tylko pił wodę i nic ten. Ale był pierwszy dzień, no trochę mnie głowa bolała, drugi dzień było trochę lepiej, trzeci był w sumie ciężki, bo było takie duże ssanie, ale mówię, kurczę, wytrzymam. Już byłem na tyle zdesperowany, że mówię, wytrzymam, dam radę. I czwartego dnia, to co wszyscy właśnie powtarzali, nagle było coś niesamowitego. Wstałem jak skowronek rano, pełny energii i w ogóle przez te wszystkie dni, jak byłem na tym poście, to cały czas chodziłem na spacery. To cały czas były te spacery, nacho, bez jedzenia, tylko picie dużo ilości wody. I generalnie ten czwarty dzień nagle po prostu obudziłem się pełno energii, tak jakbym po prostu był innym człowiekiem. O jedzeniu już kompletnie nie myślałem. Mówię, co to jedzenie? W ogóle przestałem o tym myśleć. No ale mówię, dobra, to jest czwarty dzień, to zaczynam wychodzić. No i tam na YouTubie też mówili o tym, że bardzo ważne jest też wyjście z tego postu. Sam post jest ważny, ale też, żeby to jedzenie stopniowo sobie robić. Więc to były soki wyciśnięte z grejpfruta na początku, ale takie z wyciskarki, nie z jakiejś tam sokowirówki. No i przez kolejne 4 dni, czyli 8 dni jeszcze piłem te soki. No i 9, 10 dnia zacząłem przyjmować warzywa gotowane na parze i później 11, 12 dzień to już było mięso i generalnie doszedłem z tego postu i z tych 125 kg w zeszłym przeciągu tych 8-10 dni na 118 kilo. No to jest po prostu mistrzostwo świata. Czułem się świetnie. W ogóle ludzie, o którym opowiadałem, mówili, słuchaj, ty się człowieku rozwalisz, to sobie zrób badania. Ja mówię, no spokojnie, na razie czuję się dobrze, więc co tam będę badania robił? Irku, rozumiem, że trafiłeś na klasyczne opinie ludzi, którzy jakby powtarzają cały czas, że post to jest śmierć, post to jest zjadanie swoich mięśni, pewnie zniszczysz wątrobę, nerki i w ogóle umrzesz. Dokładnie, ja się w ogóle w pewnym momencie trochę przestraszyłem, bo zacząłem troszkę więcej oprócz YouTube'a, gdzieś tam artykuły na YouTubie, znaczy na Google sobie wyszukiwałem, no i wszyscy bardzo krytycznie do tego podchodzili, że to jest po prostu bardzo negatywne, dużo tam było takich dowodów naukowych. Ja mówię, no kurczę, no posłucham organizmu, czuję się w sumie dobrze, jest całkiem fajnie. Zrobiłem ten post, wyjście z tego postu też w miarę fajnie, bo mówili tak, że później ta waga szybko zaraz wraca. Ale skoro nie wracała ta waga, tylko zatrzymała się na 118 kg i długo, długo stało. Nic się nie ruszało, ani do góry. No i wtedy rzuciliście te posty odnośnie 16 na 8. Ja pamiętam, gdy was napisałem, bo myślałem, że to jest te 16 dni się nie je, czy tam coś takiego. Nie, to nie tędy droga, to jest 16 godzin, się nie je, 8 się je, nie? I tak troszkę jakby spaliłem po prostu. No i zacząłem właśnie trochę więcej was słuchać o tej insulinie, o tym w ogóle, o tych cukrach, o tym wszystkim. Przede wszystkim postarałem się to zrozumieć, bo też fajnie to opowiadacie. Nie robicie tego jak po prostu no, naukowcy, czyli łacińskie nazwy, tylko fajnie to na przykładach, na rysunkach. Pokazywaliście na przykład te receptory insulinowe, jak ta trzustka działa, co się dzieje z tą komórką, jak ten cukier wzrasta i ona już nie chce przyjmować, a trzustka mimo wszystko dalej tą insulinę wyrzuca i dalej, i dalej, i dalej. Po prostu nagle człowiek się budzi i mówi, kurczę, to jest takie proste, to czemu ci wszyscy lekarze, ludziom, którzy mają cukrzycę typu drugiego, tak jak mówicie, żeby obniżyć cukier, podają insulinę?
co nie znają tak prostych mechanizmów tego wszystkiego, to jest takie... To jest dokładnie, dlatego ci przerwiemy ci chwilę, bo to jest ten paradygmat, wiesz, nie obrażamy się na świat, w którym żyjemy i nie obrażamy się na lekarzy, którzy jeszcze nie do końca czują jakby tą prawdę, ten powiew prawdy, który wisi w powietrzu, bo prędzej czy później prawda jest taka, że będą musieli się zmierzyć z tym, że niestety byliśmy źle uczeni. My też nawet mówimy sorry za całe światowe społeczeństwo lekarzy, ale naprawiamy błędy i teraz oddajemy to z nawiązką, zgodnie z fizjologią człowieka i zgodnie jakby z nową wiedzą. Ale chciałbym jeszcze dojść do tej twojej głodówki siedmiodniowej, żeby tylko wytłumaczyć, jakie mechanizmy krótko tam zadziałały, bo głodówki bardzo często resetują poziomy hormonów. Hormon grelina, my to zawsze każemy skojarzyć z gremlinsami, bo każdy z żarłocznymi gremlinsami, każdy pamięta ten film z dzieciństwa. No i grelina jest takim hormonem, który jest podbijany podczas każdego posiłku wysokoglikemicznego, czyli płatki fit, później bułeczka, później makaronik. Jakby grelina jest jakby zachwiany poziom greliny i nagle się budzisz w ciągu dnia, że jesteś cały czas głodny, bo masz grelinę cały czas na wysokim poziomie i jest impuls do mózgu, daj mi jeść, bo umrę z głodu. Jednocześnie wyobraź sobie właśnie, do czego doprowadza to częste jedzenie takich, wiesz, zaczęcie od złego posiłku, później jedzenie przekąseczek, słodyczków, M&M'sów, Skittlesów i tak dalej, do tego, że twój organizm zaczyna się blokować na sygnały, które mówią, dobra, przestań już jeść, jesteś najedzony. I nagle po takim, wiesz, przeszkoleniu przez te jedzonka, po roku, dwóch, dziesięciu, niekiedy dwudziestu, jesteś takim robotem do jedzenia, który tak, czuję ciągły głód i nie czuję sytości. I jesteś idealnym produktem dla tych, którzy produkują te wszystkie snickersiki, skittlesiki i płateczki fit. Po prostu jesteś idealnym konsumentem. A poza tym... Ja 15 lat. No. I jeszcze wam tylko tutaj wspomnę, co mówicie o tym resecie, że po tym poście, bo jest tego tyle, że o wszystkim chcę powiedzieć, ale po prostu wiem, że pewne rzeczy gdzieś tam pomijam. I po tym poście wyobraźcie sobie, że mówicie o tym też, żeby po prostu nie jeść jedzenia przetworzonego. Ja przede wszystkim na tym bazowałem, tak? Gdzie gotowanie? Dla mnie to po prostu spędzić czas w kuchni, nienawidziłem w ogóle gotować. Po tym poście nagle coś się stało niesamowitego, jakaś magia. W ogóle przede wszystkim smaki mi się zresetowały. Tak. Podejście do jedzenia. Kupiłem sobie, no wiadomo, ułatwić sobie sprawę, kupiłem sobie szybkowar elektryczny. Tam wszystko się dusi, wszystkie tam witaminki, czy jakąś cukinię, pomidory, tam sobie mięso wrzucałem do tego, bardzo szybko przychodziłem ze spaceru, sobie wszystko tam rzuciło, to mi się dusiło, brałem sobie to do pracy. No i generalnie polubiłem gotowanie w ogóle, robienia sobie, przygotowania sobie posiłków. Naprawdę, to coś niesamowitego. I to po samym poście, nagle w ogóle ten popęd też do słodyczy, bo on jeszcze długo u mnie był, nagle okazało się, że ja w ogóle nie potrzebuję, to było aż naprawdę zaskakujące, że nie mam pociągu do tego, żeby te słodycze gdzieś tam podjeść, żeby zjeść sobie czekoladę, jakieś cukierki, batoniki, cokolwiek innego. I to w przeciągu tych kilku dni po tym poście tak się stało. No to jest naprawdę niewiarygodne. Jak o tym ludziom mówię, to mówią, że słuchaj, to niemożliwe, to jest jakaś ściema, coś u ciebie musiało być innego. A ja mówię tak, słuchajcie, jakby ktoś rok temu powiedział mi, znaczy jak ja bym sam teraz siebie spotkał przed roku i powiedział, słuchaj, żeby schudnąć, naprawdę to jest całkiem proste, to nie jest takie wcale skomplikowane. Powiedziałbym w życiu, naprawdę, to nie wyjdzie. Jednak faktycznie, najpierw zmiana podejścia w ogóle samego do siebie, tak, takie wyciszenie, po prostu taki spokój, żeby poczuć, a następnie zrozumienie to, o czym mówicie, czyli po prostu to o tej insulinie, o tym wszystkim, żeby po prostu wiedzieć, jak to działa, a następnie 16 na 8, ten post, gdzie u was już jestem prawie około 3 miesięcy, to jest niesamowite. Jak zacząłem jeść nagle po prostu bardziej tłuste jedzenie, jak zacząłem się po prostu, jak jestem zrelaksowany, po prostu w pracy każdy mówi, słuchaj, ty się ciągle uśmiechasz, nie masz jakiegoś gorszego dnia. Ja jak teraz pierwszy raz wróciłem tego roku po urlopie, jak byłem, oczywiście nigdzie nie wyjechaliśmy, bo tam mam działkę, trochę tam popracowałem sobie fizycznie, ale słuchajcie, ja wróciłem do pracy, ja byłem gotowy do pracy i jakichś tam wyzwań w ogóle, wszystkiego, no wszystko naprawdę się dużo zmieniło i nie czuję sytości, jem sobie 3 razy dziennie, dosyta, pusto, chudnę, nie czuję po prostu jakiegoś głodu, a teraz nawet się zastanawiam, żeby po prostu jeść tylko 2 razy dziennie, bo nawet czuję, że ten trzeci posiłek jakby... Ale Kilku, przepraszam, że ci przerwę, bo zobacz, po tym poście czułeś po prostu takie, powiem swoimi słowami, bo to jest naturalne uczucie, że czułeś, że
czułeś taką regenerację, że twój organizm się zregenerował i że warto teraz, bo to jest, wiesz, to jest charakterystyczna zmiana relacji do jedzenia, że czułeś, że skoro tak się poświęciłeś, że twój organizm każe ci wręcz potraktować to jedzenie jako nie zapełnienie żołądka, tylko jako takie umiejętne dobranie składników, które spowodują, że twój organizm będzie zdrowszy, a nie najedzony, prawda? Weź opisz to swoimi tak. słowami. No tak, generalnie w ogóle coś się stało jeszcze oprócz tego. Ja zawsze po prostu przynosię, już tutaj zawsze taki miałem taki trądzik, to było ciężko się tego w ogóle pozbyć. Poza tym na łokciu, odkąd pamiętam, zawsze miałem taką bardzo kropowatą skórę, naprawdę, to była taka tarka, czasami mniej lub bardziej. I generalnie ktoś mi kiedyś powiedział, że coś jest w organizmie nie tak. No i po tym poście, wyobraźcie sobie, w ogóle to wszystko poznikało. Skóra się stała gładka jak u niemowlaka. Generalnie też pewne rzeczy zauważyłem, jeżeli chodzi na przykład, no takie, no wiadomo, chodzi o kał, tak? Wiadomo, przez tyle dni nie jedząc, nagle to, co zauważyłem, co zaczęło ze mnie wychodzić, z głogi to wszystko, aż byłem przerażony. Mówię, że coś takiego we mnie jeszcze gdzieś tam było, po typach takim długim czasie niejedzenia, a nagle coś tam jeszcze dalej się to prawda, wychodziło ze mnie, tak? No, zmiany były no naprawdę duże. I powiedz, okej, czyli byłeś zdeterminowany, jeden przełom, można powiedzieć, to jest trochę tak jak ta historia, którą opowiadaliśmy o tym otyłym człowieku, który zorientował się, że jest otyły dopiero wtedy, kiedy musiał do tyłu wchodzić po schodach na piętro i każdy ma takie momenty. Ty miałeś ten moment, gdzie zawiązywałeś buty i po prostu stwierdziłeś, no nie. Tak. Dokładnie, trzeba się ogarnąć. Okej, to doprowadziło cię do jednego miejsca, drugiego, trzeciego, był post, była regeneracja i dzięki, że jesteśmy też elementem tej układanki, trafiłeś na IF. Weź opisz, tak, jakby jak oceniałeś ten IF i jak w ogóle podchodziłeś do tego, czy tak jak niektórzy jeszcze na zasadzie Boże. Nie, no podchodziłem no, z dużą ciekawością, bo wiedziałem, że ten post wodny, to znaczy post wodny, co wcześniej zrobiłem, tam tych kilka dni nie jadłem, że zrobiło taką rewolucję u mnie. I teraz wy mówiliście o tym IF-ie, zastanawiałem, czy to jest jakiś taki okresowy post, jak to działa. I nagle zrozumiałem, że to nie jest w ogóle dieta, to jest po prostu sposób na życie. Czyli to jest do końca życia stosuję to. I zacząłem to próbować. I okazało się, że po tym poście te 16 godzin to dla mnie nie żaden problem był, bo tak, ja sobie ustawiłem pod siebie to w ten sposób, że jem pierwszy posiłek o 12:30, o 16:30 jeszcze już w domu jestem, czyli z domu sobie jem po pracy posiłek, a ten 20:30 dlatego sobie ustawiłem akurat taką porę, ponieważ 3 razy w tygodniu chodzę na siłownię. No i po treningu siłowym to full body workout sobie taki robię, po prostu małą ilość powtórzeń, jak największy ciężar do upadku mięśniowego. No i też wiadomo, potrzebuję, żeby po tym treningu też zjeść, zregenerować, ale żeby to było w tym oknie 8 godzin. I jak przychodzę do domu, 20:30 jem sobie tą kolację, 21, no to ja już powinienem spać o tej porze, generalnie kładę się spać, no bo też, słuchajcie, ja wstaję o 4:15, żeby 2 godziny spacerować, tak, te 10 kilometrów, ale to ja po prostu jestem taki szczęśliwy, że rano wstaję i mogę przejść się z psem, po prostu to nie jest coś, co ja robię z przymusu, albo to robię po to, żeby chudnąć, ja to robię, bo ja naprawdę to lubię i takie podejście gwarantuje to, że po prostu będziecie robić to codziennie. Za każdym razem, nawet tak, jak deszcz pada, czasami człowiek. Jakub, przerwę ci, bo to jest to, co mówi ten mentor, na którego kanale byłeś. Fryderyk Karzełek, tak. Karzełek. I my to też czujemy i teraz ty czujesz. Nie da się zmienić życia bez zmiany schematu dnia. Czyli jeżeli robiłeś coś cały czas, przez lata, wstawałeś do pracy jak robot, bezwzględnie, tak samo inni. Szedłeś do pracy nie wiadomo po co. Nie robiłeś nic dla siebie, tylko wracałeś do domu, ciesząc się, że już nie jesteś w pracy i oglądałeś Netflixa, nie mówię o tobie, ale ogólnie. No to jest generalnie przepis. Dokładnie, to jest generalnie przepis na smutne życie reaktywne w tak zwanym Matrixie. I teraz zobacz, od ciebie się zaczęło od jednego zmiany czynności, którą zacząłeś wykonywać regularnie. To spowodowało uwrażliwienie tkanek na insulinę, to spowodowało wzrost poziomu serotoniny, to spowodowało utlenowanie, lepsze bicie serca i tak dalej. I to, słuchajcie, zobaczcie, bo Irek jest niesamowitym przykładem, że po pierwsze to jest możliwe, ale po drugie to nie jest łatwe. Dlatego ta perspektywa długoterminowa, małym kroczkiem każdego dnia. I zobaczcie, później zmienił nawyk na nieoglądanie telewizji, włączył coś w to jakby nowego i zaczęły się puzzle układać, a później zaczęły się zmieniać hormony, które ci już powiedziały, dobra,
idziesz w dobrym kierunku. Ale zauważcie, ja chcę tutaj powiedzieć, patrz ile ty przeszedłeś takich klasycznych dróg, diety pudełkowe, jakieś tam, wiesz, dietetyczne konsultacje, dlatego wiesz, nam się marzy, żeby ludzie zaczynali od nas, tak. Od tego, co my promujemy, od tych narzędzi, żeby nie wydali tych pieniędzy, żeby nie mieli tych porażek, żeby zaczęli od razu od zdrowego niejedzenia i 16-8 i zdrowe niejedzenie keto. Bo czy teraz, dokładnie, Irku, powiedz, teraz porównując się do tych twoich prób wcześniej, z jakimiś ograniczeniami, z jakimś zażynaniem się na basenie i tak dalej, a teraz? No, kiedy jest było trudniej, kiedy jest łatwiej? No, teraz ja to po prostu robię z przyjemności. To nie jest w ogóle... Ja przychodzę z siłowni, ja jestem wypoczęty, ja jestem szczęśliwy. To jak rano idę na spacer, jestem zrelaksowany. Czasami, słuchajcie, ja sobie na przykład, no rano to wiadomo, do lasu nie pójdę, no bo raz poszedłem sobie rano, no to spotkałem parę dzików i zrozumiałem, że to nie jest pora dla mnie, tak? Mimo proszę tego, że byłeś większy od nich, to jednak... Dokładnie, ale na przykład na weekendy ja potrafię sobie wziąć pieska na przykład z Wzgórza Piastowskie, mamy naprawdę niesamowite te w Zielonej Górze tereny i sobie idziemy na przykład, potrafię 6 albo 7 godzin spacerować po tym lesie z tym pieskiem, zrobić około 35 kilometrów przez te 7 godzin. Słuchajcie, wracam sobie do domu, nie wiem, jem sobie obiad, tak, tam mam do tego, następnie idę sobie jeszcze na saunę, wracam, kładę się spać i na przykład to jest niedziela, a w poniedziałek rano wstaję o 4:15, idę te 10 kilometrów, powiedzmy sobie, ale to wszystko to było stopniowo. Ja na początku robiłem kilometrowe spacery, dwukilometrowe i podczas spaceru dzieje się coś niesamowitego. Człowiek jak idzie, jest skupiony po prostu tak na sobie, dużo robi takich przemyśleń, po prostu w głowie sobie układa pewne rzeczy, no po prostu wycisza się, relaksuje i ja traktuję każdy ten wysiłek, tą siłownię, to wszystko, ja robię to po to, że po prostu chciałbym zwiększyć swoją siłę fizyczną przede wszystkim, poprawić swoją sylwetkę, ale mi nie zależy na tym, żeby budować masę mięśniową, nie wiadomo jaką. Ja chcę po prostu czuć się atletycznie, chcę się czuć po prostu swobodnie i mi się to zawsze marzyło i teraz dzięki temu, że robię 16:8 i jem też wyjątkowo tłusto, czuję się po prostu lepiej. To wszystko przechodzi mi z taką łatwością, że każdy wysiłek, co robi, aktywność fizyczną, to jest przyjemność dla mnie. Ja tego nie traktuję jako obowiązek, tylko po prostu coś, co ja chcę. Ja wcale tego nie muszę, tylko po prostu ja to chcę robić. I to jest po prostu ta różnica, ale to tylko dzięki temu, że to jest te 16:8 i jem tłusto, bo wcześniej przez ten basen ja się zażynałem, ja się katowałem tylko po to, żeby mieć efekt. Jadłem jeszcze mniej i generalnie doprowadziło mnie do takiego punktu, że doszedłem do wniosku, jeszcze wtedy jeszcze o tym nie mówiłem, że generalnie jeszcze chwila, ale mnie już nie będzie na tym świecie, bo widziałem, jak szybko przytyłem. Moja żona naprawdę czasami spędzała, po prostu nawet się rozpłakałam i słuchaj, zrób coś z sobą, bo jak ciebie zabraknie, to co ja zrobię, tak? I kurczę, to wszystko się zaczęło układać w całość, nawet te ostatnie wasze wykłady odnośnie insuliny, odnośnie w ogóle kortyzolu, jak zacząłem sobie na tym wykładzie, miałem siarki przechodziły, jak zacząłem sobie uświadamiać, zacząłem rozumieć, jak ten mechanizm działa, jak się to opowiadali, jak ja u siebie po prostu długofalowo ten stres cały czas podbijałem i zrozumiałem, jak nagle mogło okazać się, że ta insulina mi skakała, skoro kortyzol właśnie tak działa, tak jak opowiadaliście, tak, że jak to jest długoterminowo, to nawet nie jedząc możemy po prostu robić wybicie cukru w organizmie i to dalej mi się wszystko w głowie jeszcze układa, więc to jest i to, co jest teraz, ja nie uważam, że to jest jakiś, ja dopiero zaczynam tak naprawdę swoją przemianę, bo ten punkt, to co ja schudłem, to dla mnie to jeszcze to nie jest efekt końcowy, tak? To jest dopiero połowa mojej drogi tak naprawdę, tego, co ja chcę osiągnąć. Ale to jest budujące... To jest przemiana jeszcze w tym momencie. To jest tak, jak wczoraj trochę wspominałeś, że czym się różnią osoby, które się jakby chudną zażynając się, czyli jakby obniżają kalorykę i ćwiczą na siłowni 6 razy, 8 razy w tygodniu. Oni wyglądają jak wycieńczeni ludzie po prostu, nie są ani zadowoleni, czy wyglądają jakby walczyli z jakimś po prostu wrogiem, są cieniem człowieka i później, ponieważ im, wiesz, no jednak te hormony się rozregulowują, czyli nie dość, że im hamuje metabolizm, jeszcze im rośnie grelina i są obwiniani za to, że nie trzymają reżimu i nagle po prostu muszą pęknąć, bo grelina jak skacze pod kosmos i zwalnia ci metabolizm, to po prostu jest kwestia życia lub śmierci i zaczynasz się zajadać i wpadasz w efekt jojo. Dlatego efekt jojo dotyczy raczej z tego stylu życia wysokowęglowodanowego i tego nieprawidłowego, a nie tego wysokotłuszczowego, bo tłuszcz nie wpływa negatywnie na hormony, on raczej je stabilizuje, niż je podkręca. Właśnie to jest, ty jesteś idealnym przykładem na to, także szacuneczek. Jeszcze tak właśnie wspominaliście tutaj odnośnie ludzi, którzy właśnie zażynają się treningami albo na przykład mają efekty, że bardzo szybko chudną
Ja to wiążę z faktem, bo znam kilka osób osobiście, że schudli w bardzo krótkim czasie, bardzo dużo, byli bardzo otyli, ale po prostu oni wyglądali jak chodząca śmierć. Zapadnięci, tak. Smutni. Zresztą rozmawiając z nimi, że każdy dzień, każdy po prostu początek dnia, zejście z łóżka to po prostu było wyzwanie dla nich, jakikolwiek wysiłek. Zawsze byli przemęczeni, śpiący. I to jest właśnie nawiązanie, chciałbym nawiązać teraz do tego, spotykam ludzi u mnie w pracy, mówią, słuchaj, schudłeś tak szybko, uważaj, bo to niebezpieczne, tak? Ja mówię, słuchaj, widziałeś kiedyś człowieka, mówię tak, widziałeś kiedyś człowieka, który schudł szybko, jak wyglądał i źle się czuł, jaką miał twarz? No widziałem, no a spójrz teraz na mnie. No i temat się urywa, no bo ja jestem sam po prostu przykładem tego, ja w pracy, dużo ludzi do mnie podchodzi, się pyta i jeszcze, co mogę nawiązać, ja też od 4 lat zresztą jestem morsem i generalnie taki entuzjazm, jak się o czymś fajnie opowiada, jak ktoś po prostu widać, że z entuzjazmem o tym opowiada, to ja nie muszę nikogo namawiać. Jeśli ktoś się mnie zapyta, co ty tam robisz, ja zaczynam opowiadać, to nagle ludzie do mnie przychodzą i słuchaj, jak byśmy mogli zacząć morsować? Może zrobimy to razem, może... Ja mówię, słuchaj, no chętnie. No i takich, powiedzmy, osób mam już 8 na swoim koncie, tak, które po prostu poprzez rozmowę ze mną postanowiły jednak morsować, a gdzie o tym nigdy nie myślały, bo były z marzluchami, bały się w ogóle zimna, ciągle pod pierzynką. Nagle się okazało, że nie mogą bez tego żyć, bo to faktycznie morsowanie uzależnia, to jest bardzo fajny efekt. Tak samo teraz, jak ludziom opowiadam o tym, co robię, jak to robię, to ci, co są tego ciekawi, są otwarci na to, to bardzo chętnie słuchają tego, ale jak widzę, że ktoś po prostu jest bardzo sceptyczny, to po prostu mówię, no słuchaj, no tam coś robię, tak, jem tłusto, trochę się ruszam, generalnie chudnę. Jeżeli nie ciągnie tego wątku, to zostawiam, nie staram się nikogo po prostu na siłę po prostu... bo to nie ma sensu. Ktoś może po prostu musi chcieć po prostu to zrobić. I teraz zobacz, jakie to jest ważne, co powiedziałeś, że w grupie siła, dlatego wiesz, czuć tą energię w tej grupie. No napiszcie w komentarzu, że no słuchajcie, samemu porywać się z motyką na księżyc to jest ciężko, ale jak mamy grupę, która jakby ma wiedzę, ma doświadczenia, chociażby ty jesteś niesamowitym inspiratorem tutaj dla wielu. Nawet pewnie nie zdajesz sobie sprawy, bo... No ja wiecie co, ja wam powiem, że ja się tak w ogóle, naprawdę się tak w ogóle nie czuję, bo zawsze taką osobą byłem raczej... nisko się oceniałem, zwłaszcza jak byłem grubszy, zawsze taki po prostu samooceny. Często do żony mówiłem, słuchaj, to jest beznadziejne, tego nie mogę, tego tamtego nie potrafię. Teraz się na tyle wszystko zmieniło. Moja praca, tą, którą wykonuję, to robię, bo lubię, tak? Jest to fajna praca, ale w pewnym okresie mojego życia było dużo, dużo stresu, a teraz po prostu wcale nie musiałem zmieniać ani szefa, ani kurczę pracy. Ja zmieniłem siebie i dzięki temu ja z przyjemnością chodzę do pracy. Im więcej obowiązków, im więcej nowych wyzwań, tym lepiej. Po prostu mnie to raduje, że mogę po prostu coś rozwiązać, coś mogę zrobić. Po prostu to jest tylko dzięki temu, że zmieniłem podejście do tego wszystkiego. A to poprzez właśnie spacery, poprzez ograniczenie telewizji. Ja w ogóle nie oglądam wiadomości, mówią, słuchaj, to ty wiesz w ogóle o świecie? Ja mówię, słuchaj, no ja wiem tyle, co ty mi powiesz, tak? No tak, no bo to mi te wszystkie wiadomości przeważnie pokazują wypadki, tak. Morderstwa. Ja przestałem oglądać, byłem, bo naprawdę lubiłem filmy akcji, różne takie rzeczy, no ale mówię, kurczę, no przecież to chyba pozytywnie na mnie nie wpływa, skoro doprowadziłem się do takiego stanu, jakim byłem. Mówię, no, od czasu do czasu obejrzę sobie jakiś film, to nie jest tak, że się całkowicie jakiś ekstrem. Czasami, nie wiem, żona ma jakieś tam pierogi, sobie zjem jakiegoś pieroga, to nie jest tak, że po prostu jakieś całkowicie. Jestem na przykład u rodziny, przecież nie powiem mamie, słuchaj mamo, bo ja nie jem cukru, ja zrobię, przykrość jej zrobię, powiem, że czegoś nie zjem, tak? Ja sobie pozwolę zjeść czasami jakieś ciasto, jakieś to, no, ale tego nie robię notorycznie, robię powiedzmy, nie wiem, raz w miesiącu sobie pozwolę na coś, jestem u kogoś, ktoś ma na przykład, nie wiem, naleśniki, no to też nie odmówię, no pewnie, spróbuję, czemu nie? Ale słuchajcie, to właśnie jest piękne, że ten styl życia pozwala na takie zachowanie, bo jeżeli wiesz, że przez następne miesiące, lata, to jest twoje życie, to nawet bezczelnie byłoby czasami odmówić, nie wiem, torta, czy ktoś coś przygotował. No nie róbmy jaj. Oczywiście zawsze możecie odmówić, jeżeli nie masz po prostu ochoty, ale no dalej masz w głowie to, że przecież tak żyje i jeden tort czy drugie ciastko nie zmieni nic w twoim życiu, tylko po prostu idziemy dalej. Ale to prawda, jeszcze przepraszam, Irku, dodam do tego, że
Właśnie o to chodzi, że na początku, co prawda na początku zawsze jest ekstremum, nie? Czyli wchodzimy na maksa, tak, wiesz, tak, jakby trzymamy się, bo tak zawsze jest. To jest bez wyjątków. Ja też pamiętam, że jak byłem w keto, to codziennie, 3 razy dziennie mierzyłem sobie poziom ketonów, wiesz, jakby cieszyłem się z każdego poziomu, w ogóle, wiesz, byliśmy akurat świętej pamięci Hela na stypie, babunia cudowna, żyła 93 lata, szczęśliwe życie, to jadłem rosół bez makaronu, wiesz, no to też takie przegięcie trochę, nie? Ale teraz wiesz, wychodząc z głodówki, spokojnie mogę sobie zjeść na przykład kaczkę po pekińsku z ryżem i wiem, że mnie to nie poskłada, bo jestem bardzo insulinowrażliwy, czyli jakby te węglowodany pójdą do wątroby, a później i tak je wykorzystam chociażby jutro na fenomenie poranka, bo po głodówce czas wracać do normalnego życia. Fenomen poranka, to jest naprawdę niesamowite, bo ja ten fenomen poranka to już słyszałem właśnie od Fryderyka, bo on o tym właśnie mówił i to jest niesamowite. Jeszcze co jeszcze wpłynęło w ogóle w tamtym okresie, jak już to był ten maj, gdzie tak tyle ważyłem, to pojechałem do mojej kuzynki, już zacząłem chodzić, już zacząłem spacerować, już się dobrze trochę u mnie zmieniło i byłem u mojej kuzynki, byliśmy po prostu na urodzinach mojej sześnicy, jej córki też. I rano po prostu po imprezie piliśmy, wiadomo, wódeczka, tam druga w nocy się skończyło, ja no prawie, że mi się film urwał, no nie pochwalam takich, no, ale wiadomo, no czasami człowiek sobie... Ale ludzie, no to ludzie. Słuchajcie, ja już wtedy spacerowałem sobie rano. Ja wstałem o godzinie 6 rano, wziąłem pieska, poszedłem na spacer, wróciłem po 2 godzinach, kuzynka już siedzi na tarasie, mówi, słuchaj, Irek, co jest grane, nie? Co się stało? Ja mówię, no słuchaj, no ja po prostu muszę sobie wyjść. Czułem się w miarę na tyle w porządku, że po prostu miałem potrzebę po prostu wyjść, pospacerować, troszkę się wyciszyć. Wypiliśmy sobie kawkę, zacząłem jej mówić, że tak podejście do życia, wszystko się zmieniło i ona mi poleciła świetną książkę. W ogóle ta książka, to też chciałem nadmienić, tylko nie wszystko jestem w stanie od razu, bo tyle tego wszystkiego jest, że nie wszystko jestem w stanie po prostu od razu powiedzieć. To jest Jerzy Górski, to jest człowiek, który przeszedł coś niesamowitego w życiu. To jest człowiek, który mieszka w Głogowie. On jest promotorem sportu, czyli zajmuje się triatlonem i jest taka książka, Najlepszy, gdy słabość staje się siłą. I ja przeczytałem tą książkę po prostu na bezdechu, można powiedzieć. Raz ją przeczytałem, po kilku dniach ponownie ją przeczytałem i to jest człowiek, który udowadnia, że jeżeli się chce, on był narkomanem. Przez 14 lat, od 14 roku życia chyba do 29, ćpał po prostu polską heroinę, czyli kompot sobie strzykiwał. Był już na samym dnie, był po prostu, trafił, ale w pewnym momencie się ocknął. Naprawdę się ocknął, bo to jest długa historia, też nie chcę tego, każdy sobie może tą książkę przeczytać. W każdym razie ocknął się, trafił do Marka Kutańskiego, do Monaru gdzieś pod Wrocławiem i słuchajcie, po 6 latach, od tego momentu, facet, który kurczę ćpał 10 centymetrów heroiny, gdzie zwykłego narkomana czasami 1 centymetr zabijał, no to jest niesamowite, to co on robi. Oczywiście to nie jest jakaś tam coś niesamowitego w sensie pozytywnym, tak, tylko negatywnym. Ale po 6 latach, wyobraźcie sobie, w Stanach Zjednoczonych zrobił Ironmana podwójnego. Jako pierwszy człowiek wygrał pierwsze miejsce. 8 kilometrów przepłynął, 360 rowerem i do tego 84 kilometry przebieg. I to zrobił poniżej 25 godzin. To był po prostu fenomenalny wynik. Jako pierwsza osoba na świecie w ogóle przekroczył granicę 25 godzin. No, tak. Tak, jak pisze Katarzyna i Żaneta, był o tym film Najlepszy. To był film... Film jest ciekawy, ale... No, Książka naprawdę, w filmie nie było wielu aspektów, które są w książce. Książka po prostu, jak się czyta, to nie ma człowiek ochoty po prostu przestać. Musi ją czytać do końca. I to tak, następnie ja ją czytałem jeszcze raz, no ta książka jest po prostu fenomenalna. Film okej, ale ta książka to po prostu jest petarda. Ale jeszcze słuchajcie, ja powiem wam, że życie jest niesamowite, bo czasami tak jak ciebie tam natchnęło coś, czy jakaś sytuacja, to przecież tak sam wiecie, że... Generalnie w życiu wszyscy wiemy, trzeba się zdrowo prowadzić, robić to, tamto. Słyszysz pewne rzeczy 100 razy, ale czasami wypowiedziana prawda z ust, nie wiem, innych albo w innym kontekście sprawia, że twoje całe życie nagle zaczyna iść w innym kierunku. Także to jest niesamowite. Ale właśnie, tak jak u Irka, zobacz, miałeś kilka przełomów. Miałeś tak, tą książkę, miałeś też tą głodówkę, miałeś też... Kuźwa, jak tego... Karzełka. Niesamowity człowiek. Wychodzenie ze strefy komfortu. Niesamowity człowiek, wychodzenie ze strefy komfortu i to są te punkty. Jakby zobaczcie, bo ja chcę tylko pójść z tym przekazem jakby wytłumaczyć. Nie ma łatwego rozwiązania. Im szybciej przyjmiemy perspektywę długoterminową zmiany życia na lepsze, nikt nie jest ideałem,
i gotowości do zmiany komfortu. Słuchajcie, musimy wziąć pełną odpowiedzialność za swoje życie, za każdą decyzję i nie obrażać się na pracodawcę, małżonka, kolegę, że to nie jest ich wina. Każda decyzja w życiu jest nasza, my kierujemy swoim życiem. Koniec, kropka. Dokładnie, no bez zmiany podejścia w ogóle, bo jest coś takiego, jeżeli czegoś nie potrafimy zmienić, tak, staramy się coś zmienić, nie jesteśmy w stanie tego zrobić, że to jest, dochodzimy do wniosku, że to jest niemożliwe, to trzeba zrobić, trzeba zmienić sposób myślenia. A żeby tak to zrobić, no to wymaga po prostu czasu, tego się nie da zrobić z dnia na dzień, takiego nawyku chodzenia na spacer. Wiadomo, na samym początku to nie było takie proste, że ja sobie wychodzę tak uśmiechnięty jak teraz i to jest taka przyjemność. Ja po prostu musiałem się troszkę zmusić do tego wychodzenia, ale im dłużej wychodziłem, im dłużej się po prostu myślałem o tym całym swoim życiu, przemyślałem to wszystko po prostu w trakcie tych spacerów zwłaszcza, bo to w ciągu dnia nie jestem w stanie, to jakby taka medytacja na chodząco, można powiedzieć. I to stopniowo po roku czasu naprawdę zmieniło się diametralnie. Moja kondycja się poprawiła, ja wcale nie muszę biegać, oczywiście ktoś, kto lubi biegać, to biega, ktoś, kto pływa, to pływa, jeździ rowerem, cokolwiek. Dla mnie tym kluczem to właśnie były spacery i to jest dla mnie przełom przede wszystkim do zmiany sposobu myślenia i odstresowania się od tego kortyzolu, od tego wszystkiego, bo nawet wtedy nie uświadamiałem, że w takim stanie jestem, nie? A następnie to, dokładnie, co wy robicie, to po prostu zmieniło moje życie już diametralnie. To było takie po prostu stryk, waga spada i po prostu ludzie czasami nawet mnie poznają, mówią, kurczę, Irek, ty? To niemożliwe. Ja też powiem, przepraszam, że ci przerwę, ale byłeś gotowy na to mentalnie, plus fajnie opowiadałeś tak wczoraj, że zmieniły się diametralnie relacje i z żoną, i z bliskimi, i z pracownikami, ale ja chcę powiedzieć tylko jedno, że fajne badanie, na pewno będziemy się z nim dzielić, które mówi jasno. Tak jak zaczniesz dzień, od jakiego jedzenia i o której godzinie wpływa na twoje decyzje w ciągu dnia. Fajne badanie, które nie tak dawno odczytałem, mówi dokładnie jasno. W zależności jak skomponujesz swoje śniadanie, i teraz tak, o wiele lepsze jest śniadanie białkowo-tłuszczowe, czyli to, co mówimy, a maksymalnie ograniczysz węglowodany, to wtedy w ciągu dnia będziesz mniej narzekający, mniej oceniający. Czyli jedzenie wpływa na nasz sposób postrzegania świata, kropka. Zauważyłeś to? Dokładnie. Tak, tak. I teraz powiem wam, że jestem bardzo zainteresowany, żeby po prostu przejść na keto, tak, z wami teraz, bo ja nie byłem na keto, no bo ciągle te węgle się pojawiały. Miałem ochotę zjeść na przykład ryż, to jadłem ryż. Miałem ochotę zjeść ziemniaki, no to też ziemniaki sobie zjadałem. I no pewnie takiej ilości, że nie pozwoliło, ale mimo wszystko dalej chudłem, więc podejrzewam, że teraz jak przejdę na keto, to mogę się wyczuć jeszcze lepiej. Nie wiem, czy to jest możliwe, ale no tak, idziemy w to. Ale umówmy się, tak, bo ty jeszcze nie jesteś na keto, ale ja ci coś pokażę. Ale keto was wszystkich zaskoczy. Ja myślę, że jeżeli się zgodzisz, bo mam to, co wczoraj ci mówiłem. Tak, słuchajcie, tak. To jest fenomen. To są CGM-y, czyli to są czujniki do ciągłego monitorowania poziomu glukozy. Zakładasz je na skórę mniej więcej tutaj i skanujesz się telefonem i masz cały wykres w ciągu dnia. Jest malutka igiełka, nie boli. I teraz o tyle jest to fajne, jak się zgodzisz, to możemy nawet dla grupy, dla patronów zrobić taki eksperyment, nazwijmy to. Ale ja tylko muszę przerwać, bo słuchajcie, te CGM-y to jest przełom i to właśnie dzięki temu, że powstała grupa, dzięki temu, że są patroni, no, my po części też możemy sięgać po te innowacje i możemy się rozwijać i możemy dać wam jeszcze dodatkową wartość. No taka jest prawda. Bo to dzięki wam, no pierwszy zakup dzięki wam i dlatego też chcemy, żeby to wykorzystywać na przykład tak, założymy sobie, założymy Irkowi, założymy innym i będziecie też obserwować, jaka jest zależność między poziomem glukozy a samopoczuciem. Czasami będziemy prowokować może złymi posiłkami. Pączek, na przykład ja pączek. Pączka. I zobaczymy, słuchajcie, jak to ten spadek nagły, hipoglikemia ma wpływ na poziom chociażby zdenerwowania, może doła i tak dalej, i tak dalej. Zobaczycie, to będzie przełom dla wielu, wielu osób. I oczywiście od razu na grupę wskoczymy, pokażemy wam wszystko ze szczegółami, opiszemy, także będzie naprawdę fajnie się działo. Dokładnie. Ireneuszu, to będziemy powoli zmierzać do końca. Pora spać, Ireneuszu, co? Tak, pora spać. Już dawno powinienem spać, ale poradzę sobie z tym, więc jakby co, to zawsze w dzień można sobie odespać jeszcze. No Ireneusz, dzięki bardzo. Niedawno się brawo dla ciebie, super. Bo jesteś niesamowitym człowiekiem. Zresztą widzimy się na warsztatach za każdym razem. I zapraszamy cię jako honorowego gościa 23 w Polkowicach, bo będą duże warsztaty. I zapraszamy cię koniecznie, jakbyś znalazł czas 30 września
Bardzo nam zależy też, żebyś był w Wieleniu, no bo pojawisz się w Dzień Dobry TVN. O cholera. Karolinka się śmieje, pozdrawiamy Karolinkę. No po prostu będzie TVN kręcić reportaż o nas. To Dzień Dobry TVN stwierdzili, że przyjadą na warsztaty, zobaczą co robimy, ponagrywają, także będzie ciekawie. No to grubo, no nie spodziewałem się tego po prostu. Tutaj się stresowałem po prostu, takie wystąpienia. To jest tyle łatwiej, że ja tutaj tylko was widzę, tak? No bo zdaję sobie sprawę, że tutaj jest naprawdę dużo osób, którzy, tak jak ostatnio wasza koleżanka opowiadała właśnie o tej sukience, ta historia niesamowita. I tak. Mówię, tak fajnie się oglądało, mówię, tak fajnie na luzie gadałam. Mówię, kurczę, ja mam to, jakby na początku powiedzieliście, żebym jakiś taki live coś przeprowadził, ja już byłem zestresowany. Ja mówię, o kurczę, co ja zrobię, jak ja będę mówił? Przecież ja się pogubię, tak? Ale no, idzie do przodu, idzie. Z wami to naprawdę daje radę wszystko. Dzięki. Tutaj ordynator z Bolesławca mówi, no i pacjent wyedukował lekarza. Także rewelacja właśnie. Marcin, w ogóle fajnie, że jesteś w tej grupie, naprawdę wszyscy cieszymy się, tak, że jesteście. Irku, no to co? Szacunek wielki. Miłego wieczoru, szacuneczek. Dobrej nocy wszystkim. Wszystkim życzymy naprawdę spokoju i widzimy się niebawem. Dzięki. Nie damy ci spokoju. Trzymajcie się. Nie ma sprawy. Dobra, trzymajcie się. Cześć.